Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w projekcie Denko przygotowałam dla Was tutaj trochę pustych opakowań po kosmetykach. Wiecie, takich zwykłych, codziennych. Przede wszystkim będą tu pewnie jakieś dezodoranty. Właściwie już nie pamiętam, co tutaj zebrałam, ale chciałabym się tego pozbyć i będę tak wyjmowała po kolei i o każdym będę coś mówiła, czy u mnie się sprawdził, czy też nie. Na pierwszy rzut idzie Isana, jest to taki żel pod prysznic o zapachu czarnej porzeczki, bardzo fajny, niedrogi, około 3 zł za 300 ml, naprawdę dobra cena, dosyć dobra jakość. Szkoda tylko, że ten zapach nie utrzymuje się długo na skórze. W czasie mycia rozkoszujemy się tym zapachem, a już później, no niestety, ale go nie czuć. Ale ten zapach był taki fajny na lato, jak znalazł, orzeźwiający. Także przy okazji promocji na pewno powrócę do tego żelu. Następnie mam tutaj Nivea, jest to dezodorant antyperspirant, ta wersja, która nie brudzi czarnych i białych ubrań, nie pozostawia plam i rzeczywiście tak jest. Tutaj jest zapach, wersja różowa, zapach bardzo ładny, po zastosowaniu pod pachy ubrania później nawet pachną. Powiem Wam, że już trochę mi się znudziły te wszystkie latem używane sztyfty i kulki i postanowiłam wrócić właśnie trochę do takich psikanych dezodorantów. Akurat ten kupiony był chyba w promocyjnej cenie w Rossmanie, około 7 zł. W tej chwili mam taką dużą butlę, też w promocji za 8 zł, zdaje mi się. Także bardzo fajny dezodorant, lubię go. Mój ulubiony dezodorant w formie takiej żelowej. Jeżeli coś słychać, jakieś dziwne odgłosy, to są moje świnki morskie. One tutaj sobie wariują. Lady Speed Stick, forma żelowa. Bardzo lubię ten dezodorant, do niego bardzo często wracam. Cena około 5 zł w promocji. I zapach bardzo ładny, spisuje się doskonale. Następnie biały jeleń, to jest szampon hipoalergiczny, kupiłam go też tak jakoś nie zastanawiając się, ale jestem bardzo mile zaskoczona jakością tego produktu. Cena w tej chwili nie pamiętam jaka, ale na pewno nie była jakaś wygórowana, około 7 zł za pojemność 300 ml. I to jest szampon do włosów, do skóry suchej, wrażliwej, ze skłonnością do alergii, bez alergenów zapachowych i sztucznych barwników, z witaminami A, E, F, z proteinami pszenicznymi i białą herbatą. Zapach tego produktu taki naprawdę bardzo ładny, delikatny, przyjemny, bardzo dobrze myje włosy, nie podrażnia, nie wysusza, także na pewno do niego powrócę i jeżeli nie miałyście tego szamponu, to możecie wypróbować, na pewno u Was również się sprawdzi. Bardzo fajny szampon. Następnie Nivea, dezodorant taki w sztywcie, zapach oczywiście taki jak to Nivea ma, bardzo dobry, kupiony pewnie na promocji za jakieś 5 zł. Tutaj mam Adidas, taki dezodorant, bardzo fajny, taki owocowy zapach. Ja z tej serii czasami kupuję sobie jakieś takie wody, nie perfumowane, tylko wody toaletowe i one również bardzo ładnie właśnie utrzymują się na ubraniach i to taki właśnie dezodorancik kupiony pewnie w, zdaje się, w Biedronce za jakieś tam 12 zł, bardzo fajny. Następnie mam Bielenda, czysta skóra, płyn micelarny. Ja już o tym płynie trąbię od któregoś filmiku, że jest to mój ulubiony płyn do zmywania makijażu. Pojemność 400 ml, płyn nawilżający do każdego rodzaju cery.
Doskonale zmywa makijaż, nie podrażnia oczu. Naprawdę nie muszę 10 wacików używać, żeby zmyć makijaż oczu. Dwa waciki wystarczą mi na zmycie całego makijażu oczu i twarzy. Skóra nie jest podrażniona, jest nawilżona, nie pozostawia jakiejś takiej tłustej powłoki i chciałabym jeszcze wypróbować wersję różową. Ta wersja niebieska to jest moje już trzecie opakowanie i jak na razie pozostanę przy tym płynie. Cena promocyjna w Rossmannie 12 zł, także bardzo dobra cena. Następnie dezodorant Adidas, zapach bardzo fajny, antyperspirant, szybko dosyć się kończy, no niestety, bo to mała pojemność, ale jak jest w promocji, to kupuję, także Adidasy, Nivea czy Rexony u mnie się często pojawiają. Następnie jest to Biosilk, czyli taki malutki jedwab w płynie. I ja używam tego produktu na końcówki włosów. Lepiej mi się sprawdza jakiś olejek, ale jak nie mam olejku, to stosuję właśnie ten jedwab. W tej chwili mi się skończył i na razie nie będę do niego powracać. Mam zamiar kupić sobie właśnie olejek i chciałabym kupić olejek Artego, taki jak już wcześniej miałam. Piękny zapach i piękne rezultaty po jego stosowaniu. Ale to jest też za niewielkie pieniądze bardzo fajny produkt. Tutaj mam Isane, to jest zmywacz do paznokci, pojemność 250 ml, w cenie promocyjnej około 5 zł. On jest z olejkiem pielęgnacyjnym i ma niby migdałowy zapach, ale no nie wiem, czy ten migdał się tutaj wyczuwa, może nie śmierdzi aż tak jakimś takim, wiecie, takim mocnym acetonem, da się wytrzymać, ale nie wysusza paznokci, bardzo dobrze zmywa wszystkie lakiery, jasne, ciemne, także ja, jak mi się wykończy jedna buteleczka, zaraz biegnę do Rossmanna i kupuję następną, no bardzo, bardzo fajny, na długo, długo wystarcza, także polecam. I ostatni produkt, Ziaja Blocker. Jest to produkt kupiony przeze mnie na początku lata i po zastosowaniu chyba dwukrotnym byłam bardzo z niego zadowolona. Stwierdziłam, że w ogóle się nie pocę, ale później no niestety tak zaczął mnie właśnie ten dezodorant piec, swędzieć, że nie mogłam wytrzymać i nie mogłam go stosować. Także jest tutaj jeszcze z pół buteleczki jak nie więcej, bo moja córka też próbowała później go używać, ale też nie mogła. Nie stosowałam na skórę zaraz po depilacji, bo wiedziałam, że może coś takiego się zdarzyć. No niestety nie mogę stosować tego właśnie dezodorantu, tego blokera. Cena około 5 zł, no idzie niestety do wyrzucenia. Dajcie znać, czy też miałyście taki problem z tym dezodorantem i jaki inny zamiennik polecacie właśnie, jakiś bloker inny, który sprawdza się w jakichś takich ekstremalnych sytuacjach. To by było na tyle. To są wszystkie właśnie już zużyte kosmetyki. Mogę już w końcu to wyrzucić, pozbyć się, zrobi się więcej miejsca w domu. Czekajcie na następne właśnie denko. Tutaj już ta mała reklamówka będzie czekać na kolejne zużyte kosmetyki.